No cześć, jak Ci się podoba moja rozsada, która stoi od kilku ładnych dni pod drzewkiem sobie? Nie wiem, tutaj coś się stało. Nie, nasionko wadliwe? Przecież to na bank nie mój błąd. Tak samo tutaj. No a bank to jest nasionkiem. Nie może być inaczej, skoro reszta tak ładnie wyrosła. No, to... dziwne. Tu wczoraj była sadzonka. A dzisiaj jej nie ma. No dobra. Pomijmy te trzy sztuki. Coś tam nie pykło im. Wątpię, żeby ten ślimaczek zjadł tą sadzonkę. Zresztą ja się ślimakami nie przejmuję. Chyba, że tymi bez skorupy, te tępie, jak tylko mogę, ręcznie, chemicznie, skorupkami od jajek, fusami z kawy, co tylko jest w stanie je odstraszyć, wykorzystuję. Ale o tym kiedy indziej. Dzisiaj zajmiemy się cukinią, kabaczkiem, patisonem. Wszystko to jest jedno i to samo. Proszę, tutaj nawet sałata się wysiała. Wziąłem ziemię, w której były siewki sałaty i teraz mam cukinio sałatę. Ale dobra, to są sadzonki, które wysiewałem jakiś czas temu. Te większe są wysiane na początku kwietnia. Mniejsze są wysiane w połowie kwietnia. Dlaczego tak? No bo akurat tak miałem doniczki wolne. A samą cukinię można siać do gruntu nawet i pod koniec maja, więc nie ma z tym problemu. Wolę taką rozsadę przygotować sobie wcześniej i wsadzić już gotowe roślinki do ogrodu, bo po pierwsze lepiej to dla mnie wygląda. Widzę już, gdzie co jest posadzone, jak to mniej więcej będzie rosło. Mimo, że cukinia to jest warzywo krzaczaste, czyli nie rośnie w pędy, jednak no, u mnie na ogrodzie ten główny pęd, który mają, osiąga metr długości, więc też muszę to jakoś przewidzieć, jak to ułożyć. A sadzę ją bardzo gęsto, w rozstawie 60 na 60 na 60 maksymalnie, często jest to znacznie mniej. I staram się sadzić ją w skupiskach właśnie, żeby się rozchodziły na boki. No cóż, to by było na razie na... No, to tak jak już wcześniej powiedziałem, sadzę ją dosyć gęsto. Fifek, nie uciekaj, ty tutaj siedź i czekaj. Sprawa wygląda tak, że ja tą cukinię upycham, gdzie się da w ogrodzie. Jak ją posadzę, wtedy pokażę, gdzie rośnie tak naprawdę, bo to będzie wychodziło w praniu. Ogólnie z cukinią jest tak, że posadzona z rozsady owocuje dobrych kilka dni wcześniej, jak nie nawet kilka tygodni, bo coś koło 3 tygodni wcześniej są owoce na tych, które wysadzam z takiej rozsady. Ona tutaj też jest taka, która jest z nasiona, która się gdzieś tam wysiała sama, albo ja tam miałem jakieś nadprogramowe nasionko i kciukiem wepchnąłem pod ziemię. No i są, pokażę później takie siewki. Ale powiedzmy, że to są takie moje nadprogramowe siewki i ja je nie do końca szanuję. Sadzeniem cukinii do gruntu tak naprawdę nie ma żadnej filozofii, bo bierzemy szpadelek, robimy malutki dołek, wyciągamy delikatnie cukinię z doniczki poprzez złapanie tego tak, obrócenie. O, właśnie widać, jaką piękną ziemię użyłem do sadzenia tych cukinii, ale mniejsza z tym. Wkładam to do dołka, lekko przysypuję dookoła tą ziemią, którą tam miałem. W najlepszym wypadku to podleję to. I ona sobie dalej sama będzie doskonale radzić. Ziemia jest nawieziona kompostem. W ogóle pokażę Wam jedną cukinię, którą sadziłem już no, blisko 3 tygodnie temu. I ona sobie tam pięknie daje radę. Widzicie? Tu jest. I ona sobie tak tutaj pod tym drzewem. To była taka lekko wyrośnięta rozsada. Posadziłem ją w tych zrębkach, w tym wszystkim. Da sobie radę. Mam mało tam nawozu, ale urośnie. Zasilę później rozcieńczoną gnojowicą i będzie rosło. Mam plan też posadzić ją na przykład w takim miejscu jak tutaj. Tu jest rośnie malutka wisienka zeszłoroczna. I tutaj w tym trójkąciku lekko rozgrzebię to. Wysypię oczywiście ściółką, koniecznie jasną. Właśnie o tym nakręcę kiedy indziej, ale w sytuacji, jeśli mieszkam w miejscu, gdzie mało pada,
jest bardzo piaszczysta ziemia, szybko wysycha, stosuję jasne ściółki, tak żeby ta ziemia się bardzo nie nagrzewała. Ciemną ściółkę ewentualnie z wiosny daję na spód, żeby szybciej ziemia się ogrzała. Nie stosuję agrowłókniny ani agrotkaniny. Uważam, że to źle wygląda w ogrodzie. Jest sztuczne i nie podoba mi się. Dużo bardziej podoba mi się grządka wysypana takimi zrębkami, czy nawet wyściółkowana trawą, taka, która sobie tam gdzieś gnije. Jest czysto, bez chwastów, nie jest tak czarno. Póki to, oczywiście, no, później nie będzie czarno, jak urosną krzaczki zielone, ale na razie jest, tak? No co? No ja wezmę się za sadzenie cukinii. Pokażę miejsce, gdzie posadzę tutaj cztery cukinie, jak to mniej więcej będzie wyglądało. A potem to już będzie totolotek. Będę upychał, gdzie popadnie. Nie chciałbym za dużo zdradzić, ale tu jeszcze będą ogórki na sznurki posadzone. Będzie też widać kiedy indziej. Więc co? Biorę się na razie za sadzenie cukinii tutaj. A więc hokus pokus. Czary mary. Tak to będzie wyglądało. Posadzę tu trzy cukinie. Zapomniałem, że przecież ja od strony czereśni drzewa posadziłem fasolkę szparagową, więc tam nie mogę tego wsadzić. To właśnie jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Nie widzę roślinki, sadzę dużo, nie pamiętam. Mimo, że zaznaczyłem, że jest posadzona, to gdzieś mi umknęło. No dobra, biorę się za kopanie dołków. Do tego przydadzą się na przykład taki czekan lub łopatka. Tak jak już mówiłem, bez filozofii. Ciach. Ciach. Puścimy ją tak. Wczoraj bardzo padało i bardzo wiało tutaj, więc no wszystko troszeczkę jest zmasakrowane, porozwiewane, ale nic na to nie poradzę. Taka natura. Sorry, taki mamy klimat. Sobie tędy. I tutaj dosadzimy kolejną sztukę. Mam tutaj takiego małego pomocnika, który często przylatuje, więc podejrzewam, że i tak nie zobaczycie owoców z każdej tej cukinii, którą sadzę, bo ktoś może uznać, że to chwast, ktoś może uznać, że to jest na przykład idealne, żeby zanieść tatusiowi. No i wtedy już się nie będzie nadawało do uratowania. Ja nie będę tej rozsady podlewał. Ta rozsada jest tak mokra, ziemia jest tak mokra, że nie ma sensu. Wszystko zostało przelane. Zobaczcie, 30 cm od siebie sadzę. Gdybym chciał mieć ogromne owoce i zależało mi na jak największych owocach, to wtedy byłby to problem. Ale skoro ja chcę mieć drobne owoce, które są najlepsze do kuchni, do gotowania, leczo, do wszystkiego, to nie zależy mi na tym, żeby one były wielkie i pozwalam sobie na właśnie sadzenie takie gęste tej rozsady. Więc tak jak już powiedziałem, nie ma filozofii, nie pokażę wam od razu efektów, bo na efekty trzeba troszeczkę zaczekać, ale już za parę dni zobaczycie, jak pięknie rozrosną się te krzaczki. A w tej chwili to wam pokażę wam, jak wyglądają te krzaczki, które posadziłem do inspekcji jakiś czas temu. Momento. No, a więc tak. Tak wyglądają na chwilę obecną krzaczki, które są wysadzone w inspekcji do ziemi. I to były krzaczki wysadzone, ja wiem, no już nie pamiętam, no pokazywałem to ale półtora tygodnia temu, do dwóch. Zobaczcie, jaka różnica. Rozsada czasowo ta sama. Nawóz i słońce i ciepełko. Ja nawet tutaj za bardzo nie podlewałem tego. Tyle, co tam wilgoci dostawały raz na 2-3 dni. No to chyba można śmiało sobie wywnioskować, ile wcześniej tutaj będą owoce względem tamtych, które sadzę teraz. No dobra,
kończą. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Cię do subskrypcji, do lajkowania i komentowania tych moich ogródkowych poczynań na tym ogromnym areale. Dzięki. Trzymaj się.